klinice Aspazja wykonuję praktycznie wszystkie liczące się zabiegi na rynku. Oczywiście lepiej mieć portfolio duże zabiegów niż robić pojedyncze zabiegi, ponieważ możemy dobrać zabieg do pacjenta, a nie pacjenta do zabiegu, który wykonujemy. Dzisiaj zrobimy zabieg komórkami macierzystymi, polegający na podaniu komórek, zawiesiny komórek macierzystych w celu odmłodzenia pacjentki. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać kilka miesięcy, bo to nie jest szybki efekt, ale efekt będzie za kilka miesięcy i to bardzo ładny. Widzę pierwsze zwiotczenia skóry, pierwsze oznaki tego, że no, nie wyglądam tak jak 20 lat temu. I właśnie z tym się tutaj zgłosiłam. Chciałam naturalną regenerację, coś, co pozwoli, że będę wyglądała naturalnie, nadal naturalnie, a będę czuła się i wyglądała lepiej. Tutaj samej pacjentki, no jak już mamy komórki, podamy te komórki również dostawowo. Faktycznie mam zmiany zwyrodnieniowe kolan, pewnie związane też z dość dużym przyrostem masy w czasie ciąży, nie będę ukrywać. Zabieg polega na znieczuleniu miejscowym, które jest zupełnie wystarczające. Praktycznie po tym cały zabieg jest niebolesny. Oczywiście pacjentka, bo i panom też robiliśmy zabiegi, czuje jakiś dyskomfort związany z wkuciem igły, potem z założeniem szwa, ale to jest taki ból, no, praktycznie żaden. Natomiast sam zabieg jest niebolesny. Przez cięcie długości kilku milimetrów wprowadza się kaniulę i za pomocą podciśnienia wydostaje się tłuszcz z tkanki podskórnej. Najczęściej z brzucha. Po pobraniu ten tłuszcz ulega przetworzeniu w specjalnych warunkach według specjalnej procedury i z tłuszczu tego wydobywa się komórki macierzyste. Z takiej ilości pobranego tłuszczu o kilkadziesiąt milionów komórek macierzystych, które jeszcze po podaniu do organizmu ulegają zwielokrotnieniu ich ilości. Pracujemy na urządzeniach firmy ITP. Jest to lider na rynku, nie tylko polskim, ale europejskim. Urządzenia, jakim na przykład jest Adivive, są to urządzenia, które mają certyfikaty medyczne. Pracuję tutaj całe urządzenia, cały proces pozyskiwania komórek macierzystych od pobrania do wstrzyknięcia jest w zamkniętym obiegu, czyli tam nie można zakazić tego materiału, czyli jest to bezpieczny proces. To, co tutaj się nam urodziło, ten tłuszcz, te frakcje wszystkie, to jest właśnie działanie tego sprzętu plus tej specjalnej strzykawki, która ma tutaj zamontowany filtr, tak? To nie jest, ja tak jak mówiłem, zwykła strzykawka, tylko strzykawka z filtrami. Komórki macierzyste są to komórki żywe. Urządzenia, które wykorzystujemy, muszą przede wszystkim podtrzymać komórki przy życiu od pobrania do podania w skórę pacjenta, na przykład w skórę. Celtibator jest to urządzeniem, które w temperaturze 42 stopni przeprowadza trawienie enzymatyczne niepotrzebnych struktur, takim jakim jest tkanka łączna, komórki tłuszczowe. Komórki macierzyste są bardzo odpornymi komórkami, więc jeżeli enzymatycznie strawimy wszystkie niepotrzebne struktury, później przez odpowiednie filtry i przez płukania usuniemy te struktury, zostaje nam zawiesina, którą dopiero wstrzykujemy, podajemy dostawowo czy do skóry. Skoncentrowaliśmy się na urodzie, na regeneracji stawów, na odmładzaniu. Jestem bardzo ciekawa efektów, które te efekty, jak rozmawiałam z jednym doktorem i z drugim doktorem, będą widoczne po pół roku. I jak najbardziej polecam zabieg, ze względu chociażby na to, że on dość specyficznie wygląda, tak mocno medycznie. Każdy z nas nie lubi, jak boli, tak? Więc generalnie oceniam zabieg jako niebolesny.